Witam Państwa serdecznie ze studia telewizji Imperium przy ulicy Floriańskiej we wtorkowym wydaniu serwisu Puls Dnia. Powracamy do tematu górnictwa. Wczoraj w Katowicach, dziś także w Gliwicach debatowano o tym, co zrobić, aby śląskie kopalnie wyszły na prostą. Więcej w materiale Agnieszki Baron. W ubiegłym tygodniu sprawa stała się jasna. Mimo wcześniejszych zapewnień nowa kompania nie powstanie. Związkowcy mówią krótko i zwięźle, nie chcemy być dalej oszukiwani. Wczoraj w Katowicach podjęto decyzję o tym, że od 1 października zostanie ogłoszona gotowość strajkowa. 5 października jest demonstracja na kopalni Brzeszcze, tam gdzie się wszystko zaczęło. I później sztab wyznaczy następne miasta. Prawdopodobnie ma to być później, po Brzeszczach ma być Zabrze i później ma być Gliwice. Na tych kopalniach będą właśnie te demonstracje. A czy te demonstracje też trafią koniec końców do Warszawy? Tak jest. Po tych wszystkich demonstracjach tutaj na Śląsku jest przewidziana demonstracja bardzo duża w Warszawie. Wsparcie górnikom już dzisiaj zaoferowali przedstawiciele innych związków zawodowych powiązanych z górnictwem. Nasza produkcja, którą my aktualnie produkujemy, czyli łuki kopalniane, jest jednym z odbiorców, to jest górnictwo. I rynek zbytu, którego myśmy mieli możliwości przy zamknięciu górnictwa, na pewno spowoduje nam niesamowity paraliż i trudną sytuację ekonomiczną w firmie, która firma się zaczyna rozwijać. No i każdy brak jednak pieniążków czy przełożenia finansowego może spowodować ten krach. Więc jesteśmy na pewno dobrej myśli, że będziemy się wspólnie tutaj wspierać w działaniach. Do wyborów parlamentarnych został niecały miesiąc. Okres przedwyborczy to chyba jednak nie najlepszy czas na zmianę w tak ważnej i istotnej gałęzi gospodarki. No jeżeli możemy sobie powiedzieć prawdę, to jedyny czas, gdzie możemy coś załatwić, to jest właśnie przed wyborami. Bo teraz możemy uzyskać jeszcze jakieś obietnice i możemy uzyskać coś, co nam zapewni byt, bo po wyborach każdy będzie zajmował się sobą, każdy będzie robił koalicję, bo nie wiadomo jak w ogóle wybory będą przebiegać. Także myślę właśnie, że teraz, jeżeli nie zintensyfikujemy naszych działań, to po wyborach będziemy mieli przynajmniej 2-3 miesiące, zanim nowy rząd się zawiąże, zrobią się koalicje, a dla nas to może być za późno niestety. Głos w kwestii górnictwa zabrali także przedstawiciele partii politycznych. Na pewno jest to kwestia, którą trzeba się zająć i na pewno partia KORWiN będzie bardzo mocno stawiała na to, żeby nie dochodziło takich sytuacji, które teraz mamy, czyli tych przetargów, które tak naprawdę niszczą kopalnie i do tego, żeby będziemy dążyć do tego, żeby ten przemysł tutaj znowu mógł stanąć na nogi. To było w zeszłym tygodniu, a w tym tygodniu do rozmów przy stole ze związkowcami zasiedli przedstawiciele Zjednoczonej Lewicy z okręgu gliwickiego i zabrzańskiego. Wiadomo obywatelskiego, że przed wyborami najłatwiej coś załatwić, dlatego że rządzący wtedy są skorzy i bardziej otwarci. Natomiast my mówimy od wielu lat jedno, znieść parapodatki, którym jest obciążone polskie górnictwo. Bo to jest zresztą wizja, którą ja promuję. Wizja wzmacniania tradycyjnego przemysłu, rozwijania tradycyjnego przemysłu takich kopalń, właśnie jak tutaj kopalnia Sośnica, ale też nowej gospodarki, nowoczesnej gospodarki. Taki jak na przykład w Gliwicach. Jedno jest pewne, przed nami miesiąc pełen wrażeń, wydarzeń i obietnic. Spod kopalni Sośnica dla telewizji Imperium Agnieszka Baron. Premier Ewa Kopacz zadeklarowała, że w budżecie państwa na rok 2016 kwota 30 milionów złotych przeznaczona będzie na program repatriacji Polaków ze wschodu. Tematyka ta nie jest obca Gliwicom. Od 2006 roku nasze miasto stało się nowym domem dla 31 rodaków zamieszkujących Kazachstan i Uzbekistan. Sprawdziliśmy, jak wyglądają obecnie procedury związane z przyjmowaniem repatriantów. Początkiem jest podjęcie przez Radę Miasta uchwały intencyjnej o zaproszeniu do Gliwic kolejnej rodziny repatriantów. Taką uchwałę Rada Miasta Gliwice podejmuje od kilku lat. Następnie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych typuje nam rodzinę do osiedlenia na podstawie bazy danych. W bazie danych znajdują się osoby, które są zainteresowane repatriacją, posiadają obywatelstwo polskie, pielęgnują polskie tradycje. Otrzymujemy dotacje na remont i zagospodarowanie mieszkania dla takich repatriantów.
I po osiedleniu repatrianci zostają objęci wzmożoną opieką Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Powiatowego Urzędu Pracy przez okres jednego roku. W załatwianiu wszystkich spraw po przyjeździe do Gliwic repatriantom pomaga pracownik socjalny, który tak naprawdę przez okres roku jest takim ich aniołem stróżem i dzięki temu myślę, że im jest łatwiej. Reagują różnie na przyjazd, często są łzy wzruszenia, na polskie dokumenty reagują również ze wzruszeniem. Tytanik w Gliwicach to tytuł wystawy modelarskiej, którą od dziś można oglądać w stacji artystycznej Rynek. Oprócz wiernej reprodukcji legendarnego Transatlantyka, obejrzeć na niej można także drobiazgowo odtworzone miniatury gliwickiej radiostacji oraz wieży telewizyjnej w Berlinie, a także ruchomą makietę Parku Rozrywki w Rabce. Autorem wszystkich modeli zebranych na wystawie jest Andrzej Klik, który swojej modelarskiej pasji poświęcił ostatnie 20 lat życia. Zapraszam wszystkich chętnych do studia artystycznego na Ryneczku, żeby zobaczyć, co człowiek potrafi zrobić własnymi rękoma, mając chęci i jakąś inicjatywę, żeby się nudzić, szczególnie młodzież dużo, która wiadomo zawsze mówi, że nie ma co robić, się zajmie modelarstwem. Chcę pokazać, jak to wygląda i udzielić trochę informacji, na czym to polega. Wszystkich chętnych, którzy lubią tego typu oglądanie miniatur różnego typu, budowli, architektury, jakichś tam pojazdów i tak dalej, to zapraszam, żeby przyszli i obejrzeli to, co mogę im przedstawić. Choć to tylko kawałek zadrukowanego papieru, kryje się za nim niezwykle ciekawa historia. Mowa o najnowszym znalezisku gliwickich muzealników, czyli liczącej sobie 110 lat widokówce, którą pierwszy dyrektor muzeum, Artur Schiller, wysłał do swojej ukochanej żony Ilony. Kartkę po latach odnalazły, przetłumaczyły i wyeksponowały Joanna Puchalik i Anna Kulczyk z zameczku Piastowskiego. I co się udało odczytać z niej? No, udało się odczytać to, że Ilona jest na Węgrzech, najprawdopodobniej w jakiejś miejscowości uzdrowiskowej i Artur ma do niej przyjechać, ale nie udało mu się wyjechać wtedy, kiedy sobie zaplanował, więc zmuszony będzie wyjechać dzień później, za to wcześnie rano o godzinie 7.30 i jeszcze na dodatek przenocować we frytku, co Schiller uważał za pewną niedogodność, prawda? I czemu dał wyraz również w treści tej pocztówki. Nie mówimy o niej przypadkiem, można ją w zameczku Piastowskim oglądać od dzisiaj. Tak, została ona wyeksponowana na drugim piętrze Zamku Piastowskiego w sali poświęconej przemysłowi. Także tutaj można ją sobie podziwiać. Obok została umieszczona również stosowna informacja z opisem. Ważna informacja dla kierowców. 3 października zmieni się organizacja ruchu na ulicy Jagiellońskiej. Na odcinku od ulicy Dworcowej do ulicy Mitręgi wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy. W stronę centrum kierowcy będą musieli kierować się na ulicę Mitręgi, dojechać do ulicy Piwnej i dalej do Placu Piastów. Planowane zmiany są związane z przebudową kanalizacji w ramach budowy drogowej trasy średnicowej. Jak deklaruje wykonawca prac, utrudnienia mają potrwać około tygodnia. Na czas zmienionej organizacji ruchu wprowadzone zostaną również zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie kzkgop.pl. W inauguracyjnym spotkaniu rozgrywek pierwszej ligi mężczyzn ekipa GTK Gliwice przegrała na własnym terenie z Sokołem Łańcut 55-72. Podopieczni Stanisława Mazanka wyrównaną walkę z rywalami byli w stanie toczyć jedynie w pierwszej części pojedynku. Po pierwszej połowie przyjezdni prowadzili 36-32. W drugiej odsłonie spotkania rozgrywanego w hali Łabędź gospodarze praktycznie nie istnieli. Na parkiecie dominował Sokół Łańcut. Kolejne spotkanie GTK rozegra za tydzień. W Inowrocławiu zmierzy się z tamtejszą Notecią.
I to wszystko w dzisiejszym wydaniu Pulsu Dnia. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.